Bezczelność przestępców doprowadzana jest do tego poziomu, że przyjeżdżają ciężarówką w okresie, w którym albo gospodarza nie ma, albo jest inne, gorsze jak gdyby miejsce do pilnowania takiego sprzętu. Normalnie, ordynarnie przyjeżdżają ciężarówkami. Ta marka jest jedną z bardziej popularnych wśród złodziei w Europie i w Polsce. Bardzo wiele ciągników tej marki znajduje się na Ukrainie, gdzie raczej są pochodzenia niestety wynikającego z kradzieży. Miałem okazję z jednym z takich dealerów Dojca rozmawiać. Normalnie, ordynarnie weszli we współpracę z ochroną i pewnej nocy po prostu przez płot przejechali dwoma ciągnikami i ładowarką. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w bardzo fajnym otoczeniu. Jak sobie zauważycie, jesteśmy w takim kręgu ciągników Fendt. Może się zdziwicie, dlaczego akurat tak to żeśmy skomponowali. Chodzi o to, że jest to jedna z bardziej popularnych marek ciągników, która znajduje duże nabycie u złodziei lub są wprowadzane na rynek ciągniki kradzione. To jest plaga, która jest z ostatnich tam 10-15 lat. Bardzo popularne jako używane ciągniki z drugiej ręki, sprowadzane z różnych krajów, ale niestety wiąże się z tym kilka małych i przykrych niespodzianek, które spotykają nas w momencie, kiedy nagle zapuka do nas funkcjonariusze policji czy izby skarbowej, gdzie nagle okazuje się albo nie wniesiono opłat, albo okazuje się, że ciągnik był kradziony. Dosyć dużą plagą jest sama kradzież w ogóle już w Polsce, w gospodarstwach rolnych tych ciągników. Nie oszukujmy się, te ciągniki cieszą się bardzo dużą popularnością, szczególnie w drugim obiegu, gdzie cena już jest o wiele niższa niż cena wyjściowa takiego ciągnika. I trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które są bardzo istotne. My sprawdzamy często zgodność dokumentów z, na przykład, z tabliczką znamionową, którą można zobaczyć na przykład przy tym ciągniku Fendt 818 jest, ale proszę zwrócić uwagę, ona jest przynitowana. Nie ma najmniejszego problemu na Allegro kupić tabliczki do różnych marek ciągników, czy to jest Massey, New Holland czy Fendt. Tabliczka znamionowa niestety nie świadczy o tym, że to jest ten ciągnik. W ostatnich latach zlikwidowano dwa takie gniazda handlarzy ciągników, gdzie większość ciągników pochodziła z kradzieży z Unii Europejskiej i handlarze bardzo sprytnie zmieniali numery fabryczne ciągnika kradzionego i tworzyli tak zwanego klona. Co to takiego jest? Klon ma to do siebie, że wszystkie numery bite na osi, na silniku i na tablicy znamionowej, jak również w oprogramowaniu ciągnika, są dosłownym klonem innego ciągnika zarejestrowanego w innym kraju. Tak wyspecjalizowali się przestępcy, że mieli dostęp do tak zwanych kart producenckich danego ciągnika i w momencie, kiedy już mieli ciągnik przygotowany, szukali ciągnika, który ma wszystkie te numery i takie wyposażenie. Wgrywano serwisowym programem te wszystkie dane, dzięki czemu powstawał klon. Wiele lat zajęło znalezienie sposobu na ten rodzaj przestępstwa. W ostatnich latach udało się to znaleźć i może się Państwo zdziwią, kilkaset ciągników marki Fendt, Massey czy Deutzwart czy nawet New Holland znalazły się na rynku polskim, a były one kradzione, sklonowane lub spreparowane numery silników, ciągników i innych rzeczy. Najgorsze jest to, że klient bardzo często sprawdza w rejestrze, czy ciągnik był kradziony, ale niestety nie stwierdzi go, ponieważ nie było w ostatnich latach wymiany danych rejestrowych pomiędzy poszczególnymi krajami. I tak na przykład w Polsce ten ciągnik nie był kradziony, tylko nagle stwierdzono, że ten numer ciągnika, o tym numerze silnika i tym numerze przedniego mostu na przykład znajduje się w trzech krajach. Co to oznacza? Że zostały one sklonowane i były sytuacje, że nawet jeden z klientów, który był z wykształcenia prawnikiem, sprawdził wszędzie, gdzie się tylko da i nagle okazało się, że jego ciągnik również pochodził z takiego rodzaju przestępstwa. Trzeba zawsze zwracać uwagę, można uniknąć lub ograniczyć tą sytuację w momencie takim, kiedy mamy
ochotę nabyć okazyjnie ciągnik marki Fendt, czy to jest 936, który Państwo oglądają, Black Edition, bardzo ciekawy model, bardzo ładnie wyglądający, designerski, czy tradycyjny 936 w tradycyjnych kolorach, można poprosić przedstawiciela danej marki o informację o danym ciągniku, tak zwaną kartę charakterystyki ciągnika, która jest zawsze nadawana temu ciągnikowi. Przedstawiciel importera lub importer na Polskę, na przykład Akko Polska czy New Holland, mógłby wtedy powiedzieć, kto był pierwszym nabywcą. Czy na przykład jakiś dealer w Belgii, czy dealer w Holandii, czy dealer w Anglii. Dzięki temu mamy informacje na temat tego, kto był pierwszym nabywcą i możemy już w pierwszym momencie sprawdzić, czy pokrywa się to z informacją, którą dostajemy od handlarza, który na przykład mówi, że to jest ciągnik z Niemiec od emeryta, który jeździł nim tylko do kościoła. No otóż może się okazać, że po pierwsze nie z Niemiec, tylko z Belgii i już będzie się nam zapali wtedy kontrolka, że coś jest nie tak z ciągnikiem. Te ciągniki naprawdę wzbudzają dużą chęć zakupu, szczególnie z drugiej ręki, ponieważ to są wyjątkowo trwałe jednostki, jeżeli chodzi o silnik, układy przeniesienia napędów, hydraulikę. To są ciągniki naprawdę kupowane na lata. One mają i tak czy tak w drugim obiegu trzymają bardzo dobrze cenę, ale trzeba mieć na uwadze to, że wydajemy i tak niemałe pieniądze. Dla niepoznaki całkiem te ceny nie są takie za pół darmo lub za 30% wartości rynkowej, tylko one są niewiele tańsze od wartości średniorynkowej takiego modelu ciągnika. I trzeba zawsze uważać, że okazja może się okazać dosyć dużym rozczarowaniem i można mieć problemy, bo przede wszystkim wtedy jest jedno z niebezpieczeństw, że możemy być oskarżeni o paserstwo i branie udziału w grupie przestępczej, która mogłaby tutaj coś zrobić. Musimy na to zwracać uwagę i wybierać takie punkty handlowe, które mogą Państwu dostarczyć pełną dokumentację tego ciągnika. Tak jak w naszym przypadku tutaj te zademonstrowane ciągniki marki Fendt, my sprowadzamy i sprawdzaliśmy każdorazowo, czy historia tego ciągnika jest w pełni prawidłowa, czy wszystkie elementy, które są na nim zamontowane, są faktycznie z fabrycznego rejestru, który wyszedł z fabryki. A jeżeli na przykład ktoś wymienił przednią oś, czyli automatycznie była zmiana numeru przedniej osi fabrycznego, to wtedy jest informacja na przykład z serwisu, że tam serwisowo, nieserwisowo klient nabył tą przednią oś. To się wydaje dosyć skomplikowane, ale jednak nie oszukujmy się, wydając na ciągnik używany dziesiątki tysięcy złotych, czy niejednokrotnie setki tysięcy złotych, trzeba naprawdę zwrócić uwagę, bo to są ciężko zarobione pieniądze. Państwo naprawdę poświęcali czas, energię na to, żeby zarobić te pieniądze w ciężkiej, mozolnej pracy, jaka jest na roli i chcą Państwo w miarę bezpiecznie nabyć taki sprzęt, który zagwarantuje Państwu jego użytkowanie i cieszenie się z jego walorów technicznych, jak i użytkowych, które są dla Państwa wyznacznikiem podstawowym. Trzeba pamiętać, że z osób zajmujących się sprowadzaniem używanymi ciągnikami jest w Polsce bardzo dużo, to jest ogromny rynek. Szacuje się go między 12 a 16 tysięcy ciągników rocznie używanych, rejestrowanych w Polsce. Wiele z nich jest ściąganych, czy to z rynku niemieckiego, francuskiego, również z krajów Beneluxu, czy nawet z Wielkiej Brytanii. I wtedy nagle okazuje się, że może być przykra niespodzianka. Przy takich zakupach należy naprawdę kierować się dodatkowymi informacjami i w naszym przypadku jeszcze istnieje też dodatkowa możliwość, że my przygotowujemy taki ciągnik do sprzedaży, czyli uzgadniamy z klientem na przykład konieczność wymiany oleju czy jakiś przegląd. My interpretujemy kody błędów, nie kody błędów z racji bardzo wielu lat, gdyśmy zajmowali się marką Fendt, Massey czy Klass.
my wtedy te maszyny jesteśmy w stanie naprawdę bardzo szybko zinterpretować, co może ją boleć, co może być potrzebne, żeby klient cieszył się z użytkowania takiej maszyny. Też to może być czasami taka sytuacja, że czasami warto rozważyć, czy czasami nie kupić nowej maszyny z pełną gwarancją, z pełnym zabezpieczeniem, w możliwie korzystnych warunkach, czy to skorzystając z środków unijnych, takich jak Młody Rolnik, czy na usługi, czy coś takiego. Warto czasami w tych dokumentach spędzić trochę więcej czasu, ale mieć gwarancję, że to, co nabywamy, będzie nam przez bardzo wiele lat służyło. Trzeba mieć na uwadze też to, że czasami w euforii, ponieważ bardzo ładnie ciągnik wygląda, jest przygotowany, umyty, to jest też na rynku samochodowym, czasami było spotykane, że silniki były praktycznie tak, jakby były świeżo zamontowane, idealnie umyte, a nagle się okazywało, że samochód składał się z trzech samochodów, ponieważ inny był przód, inny tył, inny silnik, inna rama. W przypadku ciągników też jest to spotykane. Często bierze się ciągnik, który był albo spalony, albo uszkodzony w sposób taki, który już uniemożliwiał jego użytkowanie, a na jego bazie, z jego numeru korzystano i go nabijano na ciągniki, które pojawiały się już na rynku jako takie, które niby były od niemieckiego emerytowanego rolnika czy francuskiego emerytowanego rolnika. Dzięki takim sprawdzeniom Państwo będą mogli bardziej w sposób spokojny eksploatować i nie oczekiwać wizyty dziwnych ludzi, którzy będą Państwu mieli do przekazania przykrą informację. Też mieliśmy okazję kontaktowania się ze służbami, które u nas weryfikowały te ciągniki. My żeśmy takie karty charakterystyk poszczególnych ciągników produkcyjne przekazywali i oni nas poinformowali, że w praktyce nie ma większego problemu, żeby zinterpretować, czy to jest ciągnik przerabiany, czy nie. Mają już takie techniki diagnostyczne, gdzie naprawdę na bloku, gdzie jest bity numer, mimo że jest zeszlifowany, jednak odnajdują pierwotne numery lub ślady, które świadczą o tym, że ciągnik został przerobiony. To są metody rentgenowskie, są specjalne środki chemiczne, które pozwalają odczytać te pierwotne numery lub wskazać, że ciągnik miał te numery przerobione. I wtedy pojawiają się problemy. Są te ciągniki niejednokrotnie były zabierane od rolników, co powodowało no już w ogóle dramatyczną sytuację, bo nie dosyć, że wydaliśmy 100 czy 200 tysięcy na tak piękne ciągniki, które tutaj Państwo sobie oglądają i nagle okazało się, że i nie ma pieniędzy, i nie ma ciągnika. To jest prawdziwy dramat dla kogoś, który naprawdę ciężko pracował. Niestety grupy przestępcze naprawdę co i róż wymyślają nowe sposoby na to, żeby wprowadzać klientów w błąd lub wykorzystywać naiwność czy impuls, który decyduje o tym, że Państwo decydują się o zakupie takiego ciągnika, kierując się ceną. Trzeba też zwrócić uwagę, że istnieją już techniki, które zabezpieczają te ciągniki, które naprawdę nie kosztują małe pieniądze, bo to dotyczy się tak samo nowych ciągników, jak i właśnie używanych, o dużej wartości. Można zamontować kilka urządzeń czy kilka elementów ciągniku, które pozwolą Państwu z większym spokojem patrzeć na to, że nikt Wam tego nie wyprowadzi z gospodarstwa. Czy to są specjalne blokady wyłączające prąd, które są niestandardowe? One są wbrew pozorom najskuteczniejsze, ponieważ one są w miejscach, które firmy zabezpieczające, czy to immobilizerem, czy innymi urządzeniami elektronicznymi blokady, gdzie nie spodziewa się przestępca, że w tym miejscu akurat będzie takie zabezpieczenie. Istnieją też sposoby, które pozwalają montować system namierzania GPS ciągnika. Jest to coraz bardziej popularne. Wzięło się to z rynku samochodowego czy samochodów ciężarowych, gdzie dzięki takim rozwiązaniom
można śledzić, gdzie ten ciągnik się znajduje. Jest na przykład firma John Deere, standardowo w najnowszych modelach montuje takie urządzenia, które jedno, że diagnozują cały ciągnik, jeżeli chodzi o jego parametry pracy, ale również diagnozują jego miejsce lokalizacji. I wiele razy już miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami innych firm, które montują takie urządzenia i udało się odzyskać ciągniki. Jest też taka prawda, że system GPS może być zakłócany poprzez zamontowanie jakiegoś elementu, który zagłusza sygnał, lub wprowadzenia ciągnika do miejsca, który ma ograniczony sygnał GPS-u, i wtedy może powstać sytuacja trudniejsza, aczkolwiek droga, którą on się przemieszczał, z reguły jest widoczna dla służb, które później odnajdują taką maszynę i zwracają ją do właściciela. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że często jest tak, że nawet bezczelność przestępców doprowadzana jest do tego poziomu, że przyjeżdżają ciężarówką w okresie, w którym albo gospodarza nie ma, albo jest inne, gorsze jak gdyby miejsce do pilnowania takiego sprzętu. Normalnie, ordynarnie przyjeżdżają ciężarówkami, wjeżdżają tymi sprzętami na ciężarówkę i wywożą ją do miejsca, w którym albo przerabiają ten ciągnik, czy inną maszynę. Dosyć popularne też to było na przykład w ładowarkach teleskopowych, które stały się ostatnio w Polsce bardzo popularne. Też przerabianie takich rzeczy jak właśnie numery, rejestry, inne tylko sytuacje, dzięki czemu przestępcy mają jakąś tam swoją korzyść i radość, a z kolei właściciel przeżywa prawdziwy dramat z tego, że utracił takie urządzenie i nie może wykonywać pracy, bo to jest podstawowe, ale też niejednokrotnie do naprawdę wielu lat oszczędnego prowadzenia gospodarstwa, racjonalizowania wydatków po to, żeby nabyć maszynę, która miała być tym elementem obniżającym koszty, podnoszeniem efektywności w gospodarstwie. Trzeba też zwrócić uwagę, że bezczelność przestępców nawet doszła do takiego poziomu, że w niektórych firmach, które prowadzą taką sprzedaż, miałem okazję z jednym z takich dealerów, dealera Dojca rozmawiać, normalnie, ordynarnie weszli we współpracę z ochroną i pewnej nocy po prostu ochroniarz nie wychodził z budki, a oni w tym czasie przez płot przejechali dwoma ciągnikami i ładowarką. Ładowarka została w polu, ponieważ zabrakło jej paliwa, ale ciągniki zniknęły i mimo natychmiastowej reakcji z samego rana, o 7 rano już reagowano na to, że coś takiego się wydarzyło. Był pełen monitoring całego, powiedzmy, placu, ale mimo to ciągniki przepadły bez wieści. Znaleźli ładowarkę, ponieważ w połowie drogi do środka transportowego zabrakło jej paliwa. Takie sytuacje się zdarzają i trzeba mieć to na uwadze, jeżeli chcemy spełnić nasze marzenia o kupnie dobrego ciągnika, dobrej marki, czy nowego ciągnika, na przykład też i Arbos, że należy zabezpieczyć ciągnik przed takimi ewentualnościami lub mieć monitoring wewnątrz gospodarstwa, który będzie funkcjonował i alarmował właściciela o jakichś dziwnych ruchach na terenie gospodarstwa, lub też to, co najbardziej zalecamy, stosowanie indywidualnych zabezpieczeń poprzez specjalne chipy, urządzenia elektroniczne do namierzania, dzięki którym będą Państwo mogli śledzić wszelkie nietypowe ruchy Waszego ciągnika. Te urządzenia również powiadomią Państwa o niekontrolowanym użyciu czy to silnika, czy jego przemieszczeniu się bez Państwa wiedzy i mogą Państwo wtedy dużo szybciej zareagować na takie sytuacje. Ta marka jest jedną z bardziej popularnych wśród złodziei w Europie i w Polsce. Bardzo wiele ciągników tej marki znajduje się na Ukrainie, gdzie raczej są pochodzenia niestety wynikającego z kradzieży. Jedną z najbardziej popularnych marek jest Massey Ferguson, też AGCO, który bardzo często był jak gdyby kupowany jako używany ciągnik. Cieszył się dużą popularnością i wynika to z rejestracji używanych ciągników, ale też New Holland, Deutzfahrt. To są te cztery główne marki, które się cieszą dużym wzięciem, jeżeli chodzi o kradzieże w gospodarstwie. Proszę Państwa zwrócić na to uwagę,
naprawdę chłodno podchodzić do zakupów, sprawdzać szczegółowo takie rzeczy, szczególnie kiedy to pochodzenie jest wątpliwe lub jest to sprzedawane przez drugą albo trzecią rękę w sprzedaży. To jest czas, który Państwu pozwoli cieszyć się użytkowaniem używanego ciągnika. Zapraszamy Państwa do oglądania kolejnych naszych fragmentów filmowych czy programów, które będziemy tutaj zamieszczali teraz na kanale www.korbanek.tv na YouTubie, ponieważ będziemy jeszcze bardziej szczegółowo omawiać na przykład na czym polegała kradzież przez klonowanie ciągnika, czy będziemy też mówili o innych maszynach w sposób techniczny taki, który Państwa będzie interesowało, bo wynika to z naszych obserwacji i rozmów z klientami, że Państwo są zainteresowani pozyskaniem wiedzy w takich różnych tematach. Jeszcze raz zapraszam na kliknięcie subskrypcji. Dzięki temu będą Państwo informowani o kolejnych filmach, które wzbudzą Państwa ciekawość. Warto w takich tematach być na bieżąco. Korzystania z numerów telefonów, które są na stronie naszej internetowej. Tam będziemy udzielali wszelkiej porady technicznej. Staramy się jak tylko można, żeby Państwu służyć radą, pomocą. I chcemy Państwa też zachęcić do odwiedzenia strony www.korbanek. Tam jest taka zakładka maszyny nowe, używane. Znajdują się tam maszyny okazje, nie okazje, które Państwo będą mogli ewentualnie się zainteresować i przyjechać do nas. Dziękuję, zapraszam do oglądania.